Nieżyjący już ksiądz Pawlukiewicz powiedział kiedyś, że przez oczy człowieka zagląda się do duszy. I pewnie to nie tylko on tak mówił, ale, ale z jego ust jakoś to zapamiętałem: że właśnie oczy w człowieku są takim miejscem, przez które można zajrzeć do jego duszy. I oczy są chyba jednym z piękniejszych elementów w człowieku, nie tylko w takim sensie anatomicznym, ale też w takiej duchowej konstrukcji człowieka, że oczy bardzo dużo wyrażają. Czasami możesz samym wzrokiem spowodować, że kogoś zmrozisz po prostu, tak na niego spojrzysz, że kogoś przeszyjesz swoim wzrokiem. Czasami ktoś spojrzy w Twoje oczy i, i może tam bardzo dużo wyczytać, może strach wyczytać, ale może też wyczytać miłość. Dzisiaj w Słowie Bożym czytamy, że, że właśnie w oczach bezbożnego ludzie nie znajdują łaski. Co inni znajdują w Twoich oczach? Oczy, tak naprawdę, są chyba pierwszym, Kontaktem czy, czy narzędziem pierwszego kontaktu, który nawiązujesz z bliźnim, zanim ktoś do ciebie podejdzie, zanim usłyszy Twoje słowo, zanim będzie na wyciągnięcie Twojej ręki, już może zobaczyć Twój wzrok. Co wyczyta w Twoim wzroku? Czy znajdzie właśnie łaskę w Twoich oczach, czy znajdzie otwartość, czy znajdzie miłość, czy znajdzie spojrzenie pełne przyjęcia, akceptacji, otwartości? Czy też y, widząc Twoje oczy, Twoje spojrzenie, będzie się bał do Ciebie podejść i zbliżyć. To bardzo dużo, to wszystko można wyczytać w ludzkich oczach, w ludzkim wzroku. E, spróbuj dzisiaj pomyśleć o tym, co wyraża Twój wzrok, co można wyczytać z Twoich oczu.